Nieźle to wygląda. Mamy nasze alkohole, a za nimi sosy i szynkę. To Daniela. Ładne. Wygląda świątecznie. Ładnie się prezentuje. Nic w nim nie pływa. Pachnie żurawino, ale czuję też bimbę. Z całego serca wierzę, że to była jakaś krzyżówka, bo nie miała nasion. Ani jednego. Ma niezłego kopa. Jak wskazuje kolor, jest tu żurawina. Żurawina jest tak kwaśna, że czasami dosmaczany nią alkohol smakuje jak wino. Kiedy spróbowałam twojego, takiego smaku się spodziewałam. Ale taki nie był. Wyszedł słodko-kwaśny. Nie powiem nic złego. Przejdźmy do szynki i sosu. Sprawdźmy, co i jak. Mamy sos żurawinowy. Ale jest gęsty. Zrobił dobry sos, ma dobrą konsystencję. Moim zdaniem pasuje do szynki. Zgadza się. Daniel twierdzi, że nigdy nie robił takiego sosu. Wiedziałem, że kłamie. Osiągnął dobrą konsystencję. Pasuje mi. Ładnie wygląda i świetnie smakuje. Następny jest Richard. Dzień dziękczynienia jest bardzo konkretny. Wcześniej mogliśmy robić, co nam się zachce, a teraz mamy ograniczony wybór. To kolejne utrudnienie. Dodał śmietanki. Oddziela się. Trochę się oddzieliła. Nie wygląda zbyt zachęcająco, ale mocne. Tickle będzie zadowolony. Złagodziłem smak, ale nie podam im nic o mocy 45-50%. Podam to, o co prosili, czyli zestaw obiadowy. Ma bardzo dobry smak na końcu, ale jak na koktajl jest za mocny do obiadu. Ale wchodzi gładko. Sprawdźmy, co to za sos. Jestem podekscytowany. Widzę, że są w nim pekany. Faktycznie, jest pekanowy. Czuję też słodkie ziemniaki. Jest naprawdę dobry i pasuje do szynki. Został ostatni zestaw. Celowałam w moc brandy albo bourbona, czyli okolice 40%. Mnóstwo alkoholu. Babcia byłaby zachwycona. Mnie też nie przeszkadza. Parę drinków i dętka. To jak twoje rodzinne receptury. Wszystko zostało dopracowane dawno temu. Nic nie trzeba poprawiać. Amanda mówiła, że to rodzinny sos. Czyli walczymy z dziedzictwem, z całą jej spuścizną. Będziesz zachwycona. Ale dobry, gęsty, kremowy, czarne porzeczki i rodzynki. Nie ma w nim żadnych kawałków. Dobrze do siebie pasują. Najlepiej jeść szynkę i popychać ją sosem. Nigdy nie jadłem czegoś takiego.